Morning. You know, for us, it's a short turnaround. We just had a game on Monday. The next one is on Thursday, so we only have a couple days to prepare for this game. And it's more about mental preparation than physical when you have just a short period of time. So we really have to get focused. We have to learn more about the team we play, about the players, and that's gonna be one of the key elements. You know, for us at this point, it doesn't really matter who we play, if we play the first team or the last team from the league. For us right now, when we play home. It's about every game. We have to fight because we want to win every game here. Zespół Szarkę to jest zespół, który gra bardzo szybką koszykówkę, prostą koszykówkę, bez niepotrzebnego komplikowania. Starają się bardzo szybko, trzymać wysokie tempo gry. Mogą rzucać w pierwszej sekundzie ataku, czy w ostatniej, nieważne. Szukają, tak jak mówiłem, szybkich rozwiązań i w momencie, jak tylko ktoś jest na chwilkę wolny, to nie boi się podjąć próby rzutu. Taki styl gry jest na pewno bardzo niebezpieczny i dlatego też nasze całe przygotowania, które zaczęliśmy oczywiście wczoraj, polegały na tym, że się przygotowujemy bardziej indywidualnie na ich zawodników niż na to, co ten zespół jako taktycznie wykonuje na boisku i myślę, że to jest też to, co będzie w tym meczu decydujące. Ja na tą chwilę jeszcze nie jestem upoważniony, żebym odpowiadał na to pytanie. Ja myślę, że tak jak mówiłem już ostatnio, myślę, że jeszcze parę dni trzeba i będzie wszystko jasne. Tak. Z tym Toruniem jest sytuacja taka, że oni są i tak bardzo mocni w tej strefie podkoszowej. A przegraliśmy w sumie z dwóch powodów. Oczywiście jeden był ten, co Pan mówił, zbiórkę w ataku. Jednak obwodowi zawodnicy nie na tyle wykonali swoje zadanie, co powinni byli wykonać, ale to jest już praca, którą musimy wykonać na treningu. I druga rzecz, słabo broniliśmy specjalnie w pierwszej połowie ich szybki atak, co nie jest związane w sumie z dużymi zawodnikami. W samej końcówce, czy w ostatniej kwarcie może lepiej, gdzie mieliśmy jeszcze wynik na styku, to znowu zawodnicy obwodowi zaczęli trafiać no dosyć ciężkie rzuty, powiedzmy. I znowu zdecydowali obwodowi zawodnicy, nie podkoszowi zawodnicy. Więc ja tutaj, jeżeli już, raczej myślę, że na obwodzie niż pod koszem. AJ ma taki sam status jak miał. Z Witlińskim sytuacja jest troszkę inna, bo Witliński w rozmowie z szefami w klubie i ze mną doszedł do wniosku, że to, co zrobił, było na szkodę jego, na szkodę klubu i na szkodę zespołu, więc stara się jakby przeprosić wszystkich za to i pomóc na ile może zespołowi do końca. Oceniam, że no jest widać to, że miał trochę przerwę w tym okresie, jak go nie było. On oczywiście indywidualnie trenował, ale nie trenował z zespołem. Ja tutaj bardziej myślę, że większy taki problem w tym meczu, nie Witliński, a była choroba Łukaszaka, który, no Szymon był po prostu chory, był na antybiotykach i z tego powodu też zagrał w sumie tylko parę minut. To nie było powodowane z tym, żeby tam nie był we formie, czy coś, po prostu był chory. I tutaj nas troszkę sytuacja no, zmusiła do tego, żeby Mikołaj grał więcej niż myślałem, że zagra. Ja myślę, że Walton te 4 minuty, co zagrał dosyć dobrze.
Miał dobre podanie do rogu na rzut za 3, dał kos pod kosza, więc no, na te 4 minuty myślę, że dobrze grał. Też w obronie ten czas, co grał, wykonał swoje zadanie dobrze. Jednak to nie zmienia faktu, że jest trzecim na pozycji rozgrywającego i że jest Marcin przed nim.